Szczęść Boże, coś Wam powiem w Wielką Sobotę. Dziś nie ma liturgii, więc nie ma też słowa. Cisza dnia dzisiejszego mącona jest tylko jarmarcznym zachowaniem przynoszących koszyczki pełne świątecznego jedzenia. Zapach wędzonki, jajek, wypadający z koszyczków bukszpan, ścisk przy wejściu i głos księdza próbującego zatrzymać tłum, choć na chwilę modlitwy przy grobie pańskim. A on leży. Cicho, pokornie. Tak samo jak pozwolił się wprowadzić na Golgotę i przybić do krzyża. Leży w oczekiwaniu na cud. Wszystko to jest po coś. Święty Bernard Opat tak to ujął. Cóż bowiem innego mógł człowiek przedtem pomyśleć o Bogu, jeśli nie to, co było tworem człowieka? Bóg bowiem był niepojęty, niedostępny, niewidzialny i całkowicie niewyobrażalny. Teraz zaś zechciał, aby człowiek go pojmował, aby go zobaczył, aby objął myślą. Zapytasz, gdzie, kiedy? Otóż gdy leży w żłobie, kiedy spoczywa na łonie matki, kiedy naucza na górze, kiedy spędza noc na modlitwie, albo gdy wisi na krzyżu. Kiedy dziś klękniesz przed grobem, zobacz, jak bliski jest nasz Pan. Wieczorem, gdy ktoś odważy się przyjść na liturgię Wigilii Paschalnej, bo nie będzie liczył czasu i nie zadawał pytania, dlaczego tak długo, doświadczymy mroku. Wielka Sobota jest łącznikiem między piątkiem a niedzielą. Papież Benedykt powiedział, boska ciemność tego dnia, tego wieku, przeradzająca się w Wielką Sobotę, mówi o naszych sumieniach. Ma w sobie jednak coś pocieszającego, bo śmierć Boga w Jezusie Chrystusie jest jednocześnie wyrazem Jego radykalnej solidarności z nami. Najmroczniejsza tajemnica wiary jest zarazem najjaśniejszym znakiem nadziei bez granic. Taka jest tajemnica Triduum. Tu każdy gest, znak, słowo, milczenie, śpiew, dźwięk, one mają swój wymiar. Tu nie ma pośpiechu, by niczego nie przeoczyć. Tu czas ma swój rytm. Śmierć nie jest końcem. Męka nie jest karą. Grób nie jest mieszkaniem. Chrystus leżący w grobie jest naszą nadzieją. On przeszedł drogę, której my już nie musimy pokonywać. Umierając, powstanie do życia. Śmierć to nie koniec życia. Warto o tym pamiętać, gdyż popadnięcie w beznadzieję tego, że już po życiu nic nie ma, jest najgorszym ze wszystkich rozwiązań. Perspektywa życia wiecznego w jakiś sposób ustawia nam to ziemskie życie, którym powinna gościć radość ze wszystkiego, co się w nim dzieje. Nikt nie jest w stanie tak bardzo zepsuć człowiekowi życia, jak on sam. Ale też inny człowiek może to uczynić. Z Panem Bogiem.